na spotkaniu, które tak naprawdę jest historyczne. W dniu dzisiejszym grupa kapitałowa Tarnów podpisuje dwie długookresowe umowy. Jedną z Polskim Związkiem Narciarskim, a drugą indywidualną umowę ze skoczkiem narciarskim panem Piotrem Żyłą w zakresie promowania całej grupy. Dotychczas grupa kapitałowa Azoty Tarnów była promowana poprzez inne dyscypliny sportu, takie jak siatkówka mężczyzn, siatkówka kobiet w górze. A od dnia dzisiejszego chcielibyśmy, żeby nasza grupa była kojarzona również właśnie ze sportami zimowymi, z takimi dyscyplinami jak skoki narciarskie, bugi narciarskie, kombinacje norweskie, narciarstwo alpejskie oraz ski cross. W dzisiejszym spotkaniu Polskiego Związku Narciarskiego udział biorą. Witam serdecznie pana Polonisza Tejlera, prezesa PZN-u. Witam również serdecznie pana Grzegorza Miczuła, sekretarza generalnego PZN-u, pana Łukasza Kruczka, trenera A w skokach narciarskich oraz skoczków narciarskich pana Piotra Żyłę i pana Kamila Stocha. Ze strony grupy kapitałowej Azoty Tarnów w dzisiejszym spotkaniu udział biorą pan Jerzy Marciniak, prezes zarządu, pan Krzysztof Jałosiński, wiceprezes zarządu oraz członek zarządu Azoty Tarnów pan Artur Kopek. Zawodników w 9 grupach szkoleniowych, z którymi współpracuje 35 osób, to są trenerzy, fizjoterapeuci, serwisanci. Do tego około 20 osób to są lekarze, również serwisanci, fizjoterapeuci, którzy są na umowie zlecenia, tylko zatrudniani, naukowcy oczywiście. I nasze grupy prezentują coraz wyższą jakość sportową. Do tego stopnia, że już teraz mogę powiedzieć, ja moje, że tak powiem, oceny, będziemy mieć na pewno podobną ilość tych szans medalowych w Soczi, jak Vancouver, z tym, że w Vancouver mieliśmy Adama Małysza. W Soczi będziemy mieli jeszcze Justynę Kowalczyk i będziemy mieli naszą mocną grupę skoczków narciarskich, mimo że Adam Małysz zakończył karierę. I tutaj szczególnie opieramy o tą grupę, tą współpracę, którą dzisiaj podjęliśmy. Współpracą objęte są wszystkie grupy, wszyscy zawodnicy, ale tutaj szczególnie tą siłę taką, tą pięć pancerną naszą narciarską znamy w skoczkowie narciarskie. 18 zawodników mamy w tej chwili w szkoleniu, co najmniej 10 jeszcze tam chciałoby się dostać, czyli przez to, że prowadzimy również szkolenie w zakresie dzieci i młodzieży. Po 10 latach wyników, wielkich sportowych wyników Adama Małysza udało nam się zmontować grupę, która w tej chwili jednak ma duży taki potencjał sportowy. Właściwie oczekujemy już od tej grupy skoczków narciarskich coraz więcej. Ja myślę, że jesteśmy w stanie promować naszego nowego sponsora w taki sposób, żeby był zadowolony. A nasza współpraca powinna jeszcze doprowadzić do większego rozwoju już nie tylko tej grupy skoków narciarskich, która jest całkiem dobrze zabezpieczona, ale właśnie do rozwoju pozostałych grup sportowych, co do których brakowało nam jeszcze możliwości dalszego rozwijania. Dlatego bardzo sobie cenimy to, że taka duża spółka, taka duża grupa zwróciła na nas uwagę i że udało nam się w końcu tak rozmowy poprowadzić, żeby do takiej umowy i do jej podpisania doprowadzić, co za chwilę nastąpi. Także tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Interesujące, że mamy dosyć dużą zmianę w przepisach związanych z kombinezonami i tu jest zamieszanie, można powiedzieć, że cały świat skoków stanął nieco na głowie. Wszyscy próbują się dopasować do nowej sytuacji, bo ona jest dosyć różna od tego, co mieliśmy w minionych latach. To nie jest zmiana kosmetyczna, tylko raczej rewolucyjna. Pierwsze starty za nami, już jakieś uwagi są widoczne, natomiast dla tych najlepszych zawodników starty letnie zaczynają się u nas w Wiśle. Letnie Grand Prix. Później są starty we Francji, w Niemczech. Można powiedzieć, taki kalendarz jest tradycyjny jak co roku. Natomiast myślę, że sytuacja związana z tą zmianą, o ile to wejdzie w życie, bo to jest taka faza testowa, to się unormuje gdzieś dopiero na jesieni. Na jesieni będziemy wiedzieć tak faktycznie, jak została ona zaakceptowana przez zawodników. Te proponowane zmiany mogą być korzystne dla polskich skoków? Mogą być korzystne, ale nie muszą. To jest tak, że tak jak mówię, trzeba czasu na to, żeby się zaadoptować do nowej sytuacji. One miały na celu przede wszystkim umniejszyć spekulacje związane z tym, że ktoś tam kombinuje przy sprzęcie, zrobić to bardziej przejrzyste. Natomiast czy to będzie miało dobry efekt dla dyscypliny, to się okaże po tym, jak będą przeprowadzone zawody. Na razie widać, że są z tym trochę problemy. Z czym największe? Z ilością dyskwalifikacji. Bo mówimy o tu przede wszystkim o kombinezonie, który ma teraz zero tolerancji. Czyli on musi mieć dokładnie ten sam obwód, który ma obwód ciała. I teraz mieliśmy sytuację taką podczas poloru kontynentalnego, który był rozgrywany w bardzo dużej temperaturze, był 35 stopni. No upał i była sytuacja, że traci się wodę. Całkiem normalne zjawisko u człowieka i coś, co było pół godziny wcześniej dobre, po pół godziny już nie miało tego zera tolerancji. Niestety. Zdarzają się dyskwalifikacje, natomiast zimą tego efektu już takiego nie będzie, z tym, że nie jest też zatwierdzone. Decyzja o tym, czy to wejdzie na zimę i na kolejne sezony, będzie dopiero po ostatnich zawodach letniego. Będzie jeszcze jedna zmiana, że trenerzy będą mogli obniżać belkę startową. Co pan sądzi na ten temat? Ja myślę, że to nic z tego nie będzie. A dlaczego? Dlatego, że to konkurs, żeby był fajny do oglądania, musi iść płynnie. W momencie, kiedy my sobie zaczniemy tym regulować, to już było. To nie jest tak, że to jest nowość, bo w momencie, kiedy w ogóle został wprowadzony system wiatr belka, 3 lata temu, to właśnie pierwszy konkurs był w ten sposób rozgrywany i wiem, że trenerzy zaczęli się tym bawić i już od drugiego konkursu to było zabronione. No jest to, można w tym dostrzec zalety, no bo choćby można zyskać na czasie w przypadku, kiedy są złe warunki atmosferyczne, ale ja myślę, że to nie będzie bardzo często wykorzystywane i myślę, że zakłóci to płynny przebieg konkursu. Na razie myślę, że teraz są najważniejsze, natomiast na tą chwilę na lato jest cel dopasowania się do tego sprzętu i cele takie stykne na zimę będziemy ustalać później, że tutaj się. Zawodnicy sobie już wystawili cele, co chcą osiągnąć, natomiast to są ich cele indywidualne i myślę, że one są najistotniejsze. Te zawody czytałam teraz pochodu kontynentalnego, były takim poligonem doświadczalnym. No. Większość zawodników została dyskwalifikowana z tych, nie którzy szli, ale z tych, którzy szli do kontroli podobno. No podobno. Czy do czasu jakiej wenty to się jakoś już unormuje, dopasuje się do tego? Znaczy, wszyscy się muszą dopasować do tego w ten sposób. Tak jak mówię, bo zawodnicy szli generalnie do trochę inaczej procedura kontroli wyglądała i ten, który został skierowany na kontrolę, to już było wiadomo, że coś ma nie tak. To nie było, byli po prostu kontrolerzy umieszczeni na rozbiegu, którzy podawali przez radio informację, że ten ma za dużo, ten ma za dużo. Zero tolerancji daje tą łatwość kontroli, że jeśli komuś się na kombinezonie tworzy banalna fałda taka jak na koszulce, no to nie może mieć zera, czyli ma więcej. Chodzi o zmierzenie tylko tego i udowodnienie, że jest źle. Dlatego też większość została zdyskwalifikowana, którzy szli do kontroli. Czyli teraz wszyscy są obserwowani. Ogarnaj dużo. Wielki brat patrzy.